Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na cotygodniowy przegląd rynkowy najciekawszych nadchodzących wydarzeń. Zacznijmy sobie od kalendarza makroekonomicznego i spojrzyjmy na to, co się ciekawego dzieje, czy będzie się działo w nadchodzącym tygodniu. Wydaje się, że najciekawszą walutą w tym tygodniu będzie funt oraz Kanadyjczyk. Dla Kanadyjczyka już we wtorek o godzinie 14:30 będziemy mieli informację na temat sprzedaży hurtowej. Natomiast później dla Wielkiej Brytanii w środę mamy dane na temat zatrudnienia, płacy, innych tego typu rzeczy związanych właśnie z rynkiem pracy. Więc generalnie o 10:30 we wtorek bardzo ważne dane, jeżeli chodzi o funta. Wcześniej jeszcze w środę 21 lutego seria danych na temat PMI-ów z Unii Europejskiej, najpierw francuskiej, później niemieckiej, a później dla całego sektora strefy euro. Generalnie rynek spodziewa się gorszych informacji niż były, czy gorszych tych wskaźników niż były miesiąc temu. Być może już pod to rynek właśnie na euro-dolarze zniżkuje. Jeżeli te dane okazałyby się lepsze, może byłby to powód do tego, żeby wróciło do wzrostów euro. Jeżeli dane by się okazały jeszcze gorsze, jeżeli chodzi o wartości PMI-ów, a to jest wskaźnik wyprzedzający, no to wtedy będzie można oczekiwać tutaj już pogłębienia się spadków na euro. Zobaczmy, jak to historycznie wygląda. Zobaczmy, że od tak naprawdę tutaj już 2 lat rynek systematycznie idzie w górę, jeżeli chodzi o wskaźnik PMI, czyli tak jakby cały czas rosną oczekiwania względem przyszłości sektora produkcyjnego, czy menadżerów w sektorze produkcyjnym w Niemczech. Poprzedni odczyt był słabszy i teraz rynek spodziewa się też jeszcze słabszego odczytu, czyli spadku poniżej 60 punktów. Wartość tutaj jak najbardziej dobra, ponieważ zawsze, za każdym razem jak wartość PMI-ów wynosi powyżej 50 punktów, to jest to dobrze. Natomiast no, maleje dynamika i tutaj to jest na pewno zła informacja dla inwestorów, którzy kupują euro. Później mamy jeszcze dane na temat budżetu z Kanady o 17 w środę, natomiast w czwartek kolejna seria ważnych danych. Jeżeli chodzi o strefę euro, to mamy informacje z Francji, z Niemiec, z Włoch, ale generalnie nas interesuje PKB, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, sprzedaż handlu dystrybucyjnego, czy też właśnie sprzedaż detaliczna z Kanady. Tutaj o godzinie 14:30 22 lutego bardzo ważna informacja dla kanadyjskiego dolara. A zwłaszcza, że później jeszcze mamy zapasy ropy ze Stanów Zjednoczonych, co też ma oczywiście przełożenie, dlatego że zamówienia na ropę z Kanady też mają wpływ na PKB tego kraju. Natomiast idąc dalej, w piątek mamy informacje na temat inflacji w Japonii. Natomiast nas najbardziej będzie interesowało ponownie to, co się będzie działo w Kanadzie, czyli wskaźnik cen CPI dla Kanady o godzinie 14:30 23 lutego. Bardzo ważne dane zatem dla Kanadyjczyka i warto się skupić na tej właśnie parze walutowej. Na ten moment kanadyjski dolar no waha się tak naprawdę, nie ma tutaj jakiejś decyzji, ale zaraz sobie spojrzymy na wykres. W pierwszej kolejności natomiast zobaczmy na miedź, złoto, bo obie te rzeczy są istotne dla Kanadyjczyka, później dla ropy i na sam koniec właśnie zobaczymy, jak wygląda USD/CAD jako główna para walutowa z Kanadyjczykiem. Patrząc na miedź, mamy w zeszłym tygodniu mocny wystrzał, ładnie tutaj no, sugerujący dalszą chęć wzrostów, natomiast na niższym interwale czasowym już tutaj nastąpiło może nie załamanie tego impulsu, co po prostu załamanie tego ostatniego ruchu wzrostowego, czyli jak pokażemy sobie nasze analizy, to ta strefa stanowiła krótkoterminowy poziom wsparcia określający nam trend wzrostowy, zatem po jego przełamaniu mamy informację o tym, że rynek nie chce kontynuować tego ruchu. Kolejne wsparcie, do którego rynek prawdopodobnie teraz będzie dążył, to jest rejon 314. Jak tutaj rynek dotrze, powinien pokazać znowu swoją siłę. Więc generalnie poziom około 315-314 jest teraz poziomem docelowym dla miedzi i w tym miejscu powinien się znowu pojawić popyt. Jeżeli spojrzymy sobie na złoto, tutaj mamy mocny wystrzał w zeszłym tygodniu w związku z inflacją ze Stanów Zjednoczonych, która się pojawiła, ale jest taka sama historia jak przed chwilą na miedzi. Już tutaj nastąpiło załamanie tego ruchu wzrostowego, ponieważ rynek najpierw tutaj na samej górze mamy taki mały układ odwrócenia trendu i to już zostało tutaj przebite. I teraz rynek dodatkowo jeszcze tutaj na dole również naruszył nam dno. Jesteśmy na poziomie wsparć, w związku z tym ciężko w tym momencie sprzedawać, natomiast jakby rynek zaczął wybijać różową strefę w dół, wtedy można by było oczekiwać pogłębienia spadków w rejon nawet tych dołków, dlatego że jak spojrzymy sobie znowu z wykresu dziennego, to cały ten wzrost, który teraz miał miejsce, mógł być pierwszą korektą w całym ruchu wzrostowym, czyli ten spadek, który miał miejsce 3 tygodnie temu,
2 i 3 tygodnie temu, naruszył nam ostatnie potwierdzone dno, mocny wystrzał, podwójny szczyt, ładna spadająca gwiazda na wykresie dziennym i możliwość głębszych spadków. Zeszłotygodniowa analiza sugerująca wzrosty w pełni się sprawdziła, więc teraz na ten moment możemy oczekiwać pojawienia się podaży na tym rynku właśnie z chęcią realizacji podwójnego szczytu, ale żeby to faktycznie mogło się rozwinąć, potrzeba wybicia tej strefy, ja może zmienię kolor na czerwony, żeby móc powiedzieć, czyli tak, czerwonej strefy w dół. Jeżeli to zacznie być wybijane dołem, można oczekiwać głębszych spadków. No i teraz spójrzmy sobie na WTI. Ropa bardzo ładnie ostatnio zrobiła głęboką korektę względem całego, na wykresie dziennym nawet, wzrostu, tak? Czyli mamy cały ten wzrost od poziomu 42 dolarów do 67. I teraz jak narysujemy sobie ostatnie potwierdzone dno, to ono znajduje się w tym miejscu. Po jego wybiciu rynek załamał cały impuls wzrostowy, no i teraz to, co się dzieje, to, co się rysuje, jest prawdopodobnie korektą w całości tych spadków. Więc teraz dodatkowo jeszcze narzędzie może być pomocne, to jest Fibonacci. Jak zmierzymy sobie cały ruch, to na ten moment takim poziomem docelowym dla ruchów wzrostowych jest ten dołek plus 61,8. Cała ta różowa strefa jest potencjalnie miejsca, w którym rynek może znowu pojawić, na którym może się znowu pojawić podaż. Czyli na ten moment celujemy w rejon około 63-63,40 dolarów i wtedy powinniśmy oczekiwać znowu powrotu spadków. Czyli na ten moment mamy na miedzi niepewną sytuację, mamy już zatrzymanie trendu na H1 i raczej na razie spadki, na złocie również, na wykresie ropy także zbliżamy się do miejsc oporów, w związku z tym kanadyjski dolar powinien raczej pod tym względem tanieć. Zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja właśnie na USDCAD. Kanadyjczyk dzisiaj dość mocno, czy USDK rośnie, Kanadyjczyk tanieje, generalnie ze względu głównie na to, że dolar generalnie utrzymuje swoją przewagę, spojrzymy sobie też na indeks dolara, ale generalnie na ten moment tutaj rynek pokazuje swoją siłę i pokazuje chęć ewentualnie powrotu wzrostów, czyli tak jak Kanadyjczyk tanieje, w tym przypadku dodatkowo dolar zyskuje na wartości na ogólnie na szerokim rynku, no to USDK powinien iść faktycznie dalej na północ. Na ten moment z punktu widzenia wykresu godzinowego ważnym poziomem będzie dołek na poziomie 1,2527. Dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, na ten moment oczywiście możemy mówić o trendzie wzrostowym na wykresie godzinowym. Kluczowe poziomy oporu, do których rynek teraz prawdopodobnie dąży, to jest ten cały szeroki przedział, więc to jest około 1,2617, 1,2626. Dopiero po wybiciu tych poziomów razem z cieniami na 1,2640 można oczekiwać dalszych wzrostów, czyli na ten moment to jest poziom docelowy dla tej fali wzrostowej. Natomiast jeżeli faktycznie rynek zacznie piąć się w górę, wtedy będzie można oczekiwać, że cały ten ruch spadkowy, który miał miejsce, został załamany i teraz rynek będzie ponownie dążył w okolice najpierw tutaj. Już zaznaczam, najpierw tego poziomu, to jest poziom około 1,28, a następnie wyżej do tych szczytów i dopiero po ich pokonaniu otworzy się dalej droga, ale na ten moment rynek faktycznie pokazuje, że chciałby iść dalej na północ, na wykresie dziennym bardzo ładne objęcie w piątek, teraz kontynuacja tego ruchu, więc raczej właśnie kierujemy się w stronę 1,2620, a następnie 1,2750, dlatego że mamy taniejącą ropę, czy prawdopodobieństwo taniejącej ropy, dlatego że dochodzi do oporów, złoto i miedź raczej korygują i powinny teraz spadać, dolar zyskuje na wartości i to wszystko powinno powodować, że USDK powinien iść dalej na północ. Spójrzmy sobie na indeks dolara, dlatego że tutaj również rynek bardzo ładnie rośnie, jak widzimy. Podwójne dno, nawet potrójne dno jest zaobserwowane na właśnie indeksie dolara. Na ten moment, biorąc to wszystko pod uwagę, wypadałoby, żeby faktycznie tutaj rozwinęły się wzrosty. Jak spojrzymy sobie na wykres H4, mamy teraz dość mocną świecę wybijającą, czyli piątkowy ruch został skorygowany płasko i teraz mamy kolejną falę wzrostową. Na ten moment cele znajdują się właśnie w okolicach 89,90. 89,96 i dotąd teraz rynek powinien dążyć. Następnie, biorąc pod uwagę cały ten ruch spadkowy, można określić nasz poziom kolejnej fali wzrostowej, czyli 50%
czyli to jest 91,02. Takim miejscem ciekawym też do ewentualnie, do którego rynek powinien w końcu dojść, to jest 61,8 połączonym z tymi dołkami, które jeszcze nie były przetestowane. Tak jak te dołki już były przetestowane przez cenę, tak te jeszcze nie, więc tutaj prawdopodobnie rynek się będzie kierował po wybiciu poziomu 90,50 w górę. Na ten moment pierwszym celem jest właśnie 89,95. Spójrzmy sobie teraz na indeks, znaczy na USD PLN. No oczywiście tutaj mamy taką sytuację, że analogicznie jak na indeksie dolara też potrójne dno. Cały czas jesteśmy w rejonach bardzo silnych wsparć na 3,32 czy 3,31. I teraz rynek, cały ten ruch spadkowy, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, już odwrócił. Teraz ładnie go przetestował od drugiej strony. To bardzo ładnie jest widoczne na wykresie godzinowym. Czyli tutaj jak spojrzymy sobie na poprzednie szczyty, rynek je bardzo ładnie wybił, teraz przetestował od drugiej strony, no i należałoby oczekiwać kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Jeżeli nastąpi wybicie poziomu 3,30 w dół, cały ten scenariusz wzrostowy zostanie zanegowany i wtedy możemy oczekiwać dotarcia do poziomu 3,26, gdzie znowu znajdują się kolejne poziomy wsparć. No i w tym wszystkim należałoby jeszcze rzucić okiem na euro do dolara, ponieważ tutaj cały czas rynek pokazuje swoją siłę podażową. Zobaczmy, że na początku, czy na końcu zeszłego tygodnia, czyli w piątek, nastąpiła realizacja zysków z całej tej fali wzrostowej. Prawdopodobnie też mamy do czynienia z ewentualnie tutaj potrójnym szczytem. Natomiast też bardzo prawdopodobne jest ewentualne zatrzymanie w takiej konsolidacji w rejonie od poziomu 1,23 do poziomu 1,25 z hakiem. Na ten moment rynek powinien się kierować właśnie do wsparcia na poziomie 1,23. Dopiero po jego wybiciu można oczekiwać dalszych spadków, nawet w rejon 1,20. Na ten moment krótkoterminowo należałoby oczekiwać właśnie dotarcia do 1,23. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam już w najbliższą środę o godzinie 19, jak sobie wejdziesz na stronę CMC Markets i później do edukacji na webinary, znajdziesz też webinar ze mną, to jest w środę właśnie o godzinie 19, gdzie przedstawię, w jaki sposób analizować trend, wyznaczać najważniejsze punkty na wykresie i to w ten sposób z pewnością ułatwić i słuchanie też tych nagrań, które tworzę dla siebie i też samemu tworzenia poszczególnych analiz. Poza tym zapraszam już w czwartek do inwestycji. O godzinie 20 będzie webinar na temat takich psychologicznych aspektów związanych z błędami. Otóż każdy z nas, jak robi cokolwiek w życiu, narażony jest na popełnienie błędu. Wielu z nas uważa, że błąd to jest coś złego, a tak nie jest. To jest rzecz, którą po prostu trzeba przełknąć i nauczyć się z tego jak najwięcej i iść dalej. Więc ja będę o tym właśnie mówił, w jaki sposób pokochać błędy, pokochać porażki i dzięki temu się rozwijać, a nie cały czas zarzucać sobie, jak ja jestem beznadziejny, czy czegoś nie potrafię zrobić. Rynek walutowy to jest niezwykle trudny rynek i trzeba umieć sobie poradzić także z błędami, które tam człowiek popełnia i wyciągać z nich jak najwięcej wniosków. Tak więc zapraszam już w środę o godzinie 19 do CMC Markets na webinar na temat wykorzystywania trendu, natomiast w czwartek do Investio na godzinę 20 na webinar Trading kontra emocje, jak pokochać swoje błędy. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.